dla związkowców. Zawsze byliśmy zapraszani na konferencje. Także bardzo proszę, panie senator. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na to spotkanie. Rzeczywiście zależało mi na nim. Odbywałem zresztą podobne jej w przeszłości. I państwu dziękuję za obecność. Panie profesorze, głośniej trochę, bo tam był mikro. Tak, ale będzie słychać. Rozkręcam się powoli, ale będzie słychać. Chciałbym zacząć od tego, żeby poprosić państwa o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Dla naszego programu. Dla naszej polityki. Bo zbyt wiele już naród i państwo nasze wycierpiało pod 8 latami rządów Platformy i PSL, żebyśmy mogli pozwolić na dalsze rządzenie tej koalicji. Cokolwiek byśmy nie wzięli, proszę państwa, ja jako profesor muszę starać się być obiektywny. I staram się w tej ocenie politycznej obecnych rządów być obiektywny. I z ludźmi, którzy zadowoleni są z tych rządów, rozmawiam tak. Pokażcie mi chociaż jedną taką dziedzinę, ważną dla społeczeństwa, ważną dla polskiego państwa, dla jego pozycji w świecie. Jedną taką dziedzinę, w której załatwiono coś ważnego. Nie na dziś, nie na jutro, na dłuższy okres czasu. Pokażcie jedną dziedzinę, w której się coś im udało zrobić. I ze smutkiem muszę powiedzieć, z pełnym obiektywizmem, że nie ma takiej dziedziny. Co więcej, pogarsza się stan naszego państwa i warunki życia społeczeństwa w niektórych dziedzinach w stosunku do tego, co było w przeszłości. Proszę państwa, polityka prorodzinna, to się ma chociażby taki przykład. Polska się wyludnia. Młode małżeństwa uciekają od zakładania rodzin. Czy można powiedzieć, że ten rząd ma przemyślaną, systemową, dalekosiężną politykę wspomagania rodzin? Są pojedyncze akcje, jakieś becikowe, jakieś inne drobne ulgi, ale nie ma spójnej polityki długofalowej, takiej, która by dała młodym małżeństwom zwłaszcza pewność, że zakładanie rodziny to nie jest droga do ubóstwa, do życia w trudności. Że ta troska nad rodzinami, zwłaszcza wielodzietnymi, będzie trwała, że jest oparta na trwałych podstawach. Takich wypowiedzi ze strony ludzi, z którymi rozmawiam, nie słyszę. I nie dziwię się, bo ja sam tego nie widzę. Kiedy przyszedł kiedyś do Senatu obecny minister pracy, ja go zapytałem tylko o to jedno. Kiedy ministerstwo, kiedy rząd przedstawi długofalowy, systemowy, spójny, dalekosiężny program pomocy rodzinie? Ja rozumiem, że pan minister jest nieprzygotowany dzisiaj. Ale niech powie, kiedy to zrobi. Za pół roku, za rok. Będzie miał gotowe, opracowane. Niech nam pokaże. Nic takiego nie było. Zbyłny przecież. Przyszedł minister do zdrowia. Już go teraz nie ma. Kiedy na pierwszym spotkaniu zaczął opowiadać, co on będzie robił, to ja bym również zapytałem o to. Czy przedstawi kiedyś spójny, docelowy program zorganizowania ochrony zdrowia w Polsce? Wszyscy wiemy, że jest niedobrze. Wszyscy wiemy, że nie ma dość pieniędzy, że do lekarza stoi się w kolejce. Właśnie się wczoraj dowiedziałem od mojej siostry, że do diabetologa pójdzie za pół roku. I mówi, że to wcale nie jest długa kolejka. Pan minister odpowiedział coś elegancko. Ja mówię, panie ministrze, nie dzisiaj. Ja rozumiem, że to musi potrwać. Jak ma być coś sensownego i odpowiedzialnego, to niech pan powie, że pan za pół roku przyjdzie. Ani nie powiedział, ani nie przyszedł. Czymkolwiek byśmy nie zatrzymali swojego spojrzenia, nie ma tam żadnej spójnej, jasnej polityki, żeby można było powiedzieć, ten dział jest załatwiony z pożytkiem dla narodu, albo będzie załatwiony, jak to wszystko zrobimy za 5, 10, 15 lat, bo jesteśmy na dobrej drodze, mamy jasny cel, do niego zdążamy. Weźmy nawet te autostrady. Słyszę, jak się wszyscy cieszą. Ja też S8 jeżdżę teraz. Mógłbym powiedzieć, że to miejsce jest nierówne, ale drobiazgów nie będziemy się czepiać. Proszę pokazać, czy przez te 8 lat rządzenia Platformy jest chociaż jedna autostrada w Polsce albo chociaż droga szybkiego ruchu, a wiemy, że nie to samo. Niech będzie droga szybkiego ruchu. Eska.
chociaż jedna, która łączy Polskę od granicy do granicy. Nie ma. I nie wiadomo, kiedy będzie. No więc, gdziekolwiek byśmy się nie zatrzymali, są takie zaniedbania. Już nie będę wchodził bardzo szczegółowo w koszty. Krytykę i w te koszty. Na autostradę. Jeszcze to tytuło. Bo to siedzi we mnie od dalej. Proszę Państwa, ponad 400 polskich przedsiębiorców, jak nam rząd powiedział, a nie wiem, może jest ich więcej, to są ci, którzy zbankrutowali na budowie autostrad. Czy trzeźwo myślący człowiek może sobie coś takiego wyobrazić, taki absurd? Przecież jak ktoś dorwał kontrakt na budowę autostrady, to powinien być urządzony na całe życie. A to ludzie zbankrutowali. Dlaczego? Bo przetargi powygrywały wielkie firmy zagraniczne. I one wzięły polskich przedsiębiorców za podwykonawców. Ale już o to, żeby tym podwykonawcom zapłacić, to nikt się nie zatroszczy. Myśmy musieli na wniosek rządu przyjąć specjalną ustawę, na podstawie której tym polskim zbankrutowanym przedsiębiorstwom, które straciły na budowie autostrad, zostały oszukane przez zagranicznych wykonawców, żeby im z kasy państwowej wypłacić jakiś zasiłek, żeby mogły przetrwać. O, to jest polityka budowy autostrad. A chcę Państwu powiedzieć, że euro 2012 już dawno minęło, prawda? Idziemy na nowe euro. Może dojdziemy. Po wczorajszym meczu to jest nadzieja. Ale ciągle realizuje się program budowy autostrad euro 2012. No ale po co tu jest ten program potrzebny, jak my pracownicy nie mamy pieniędzy? No właśnie, a to do tego dojdzie. Wyliczają nam staż pracy. Pytania będą później. Do tego dojdzie. Ja nie będę długo mówił, jeszcze na górę 5 minut. Autostrady nas interesują. Program Prawa i Sprawiedliwości jest znany. Na te pieniądze? Za podstawowe kwestie, które dotyczą warunków życia, warunków pracy, polityki rodzinnej, polityki zdrowotnej, one znajdą miejsce i są w tym programie przedstawione. Nie zachęcam Państwa do szczegółowego czytania, kto chce, proszę bardzo, może się zawsze zapoznać, ale jedno jest pewne. Tylko ta formacja polityczna, i to mówię ja, który do tej formacji nie należy formalnie, nie jestem członkiem tej partii, ani żadnej innej wcześniej nie byłem, ale jestem sympatykiem duszą i sercą za tym, żeby ten program realizować. Tylko ten program daje Polsce szansę na to, żeby wyjść z tego zaniedbania w różnych dziedzinach. Pamiętacie Państwo hasło Tuska? Budujmy mosty, nie róbmy polityki. To jest właśnie prawda. Oni nie robią polityki, ale i mostów też nie budują. Tu i ówdzie coś się tam pojawi. A jakbyśmy policzyli, ile to wszystko kosztuje, to mądry człowiek, mądry gospodarz by sobie nigdy na to nie pozwolił. Mniejsza. Wzywam i zachęcam Państwa do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, żeby to było naprawdę coś takiego, co otworzy prawdziwy etos polityki na rzecz państwa, narodu, umacniania jego pozycji państwa międzynarodowym systemie. Jak będą takie pytania ogólniejsze, chętnie odpowiem. Drugi punkt to powiem tak. Co ja robiłem do tej pory? Bywałem tu, ale wszyscy mogą Państwo powiedzieć za mało. Ale bo też proszę odwrócić ulotkę na drugą stronę i zobaczą Państwo, ile było posiedzeń mojej komisji. 82 posiedzenia Senatu, które trwały co najmniej 2 dni, a bywało, że i 3 dni. 302, tam jest za mało, aktualna liczba jest 302 posiedzenia Komisji Praw Człowieka, której przewodniczyłem, nie mówiąc już o tym, że jestem w 3 grupach międzynarodowych, międzyparlamentarnych, co powoduje wyjazdy zagraniczne i o innych różnych komisjach, których za granicą biorę udział. A więc tamta praca, tak jak dzisiaj, obowiązek obecności, bo jest głosowanie, trzeba być wtedy w Warszawie. Sejm i Senat są w Warszawie, nie w Sieradzu. Więc Państwo nas powinni rozliczać z tego, czy my tam siedzimy na tych stołkach i pilnujemy tej roboty jak należy. Proszę Państwa, ja widzę w swojej działalności, także jako prawnik, profesor prawa pracy, pewne takie obszary, które mnie zawsze interesowały. Na rzecz Solidarności pracowałem już wtedy, kiedy w świętej pamięci był przyjaciel prezydent Kaczyński, jeszcze był tam, siedział w centrali Gdańsku, już tam robiliśmy pewne akcje.
na potrzeby Międzynarodowej Organizacji Pracy i pozycji Solidarności w tej organizacji. Ja widzę pewne obszary działania, które wymagają pilnej i bardzo wytrwałej i długotrwałej akcji prawnej zmiany przepisów prawa. Po pierwsze w sferze zatrudnienia. Żeby nie było tak, że umowy, które Państwo nazywają umowami śmieciowymi, a ja nazywam umowami wyzysku, żeby dzisiaj wracał XIX-wieczny wysysk robotników w świetle prawa. Coś w tej sprawie trzeba zrobić i coś w tej sprawie można zrobić, żeby tak było. Praca musi być podstawą stabilnego życia nas wszystkich. Wszyscy pracujemy. Ja też pracuję. Zresztą w Senacie pieniędzy nie biorę, bo pracuję na uniwersytecie. Więc to jest jasne. Bezrobocie i polityka zatrudnienia to musi znaleźć się w centrum polityki Prawa i Sprawiedliwości. I to jest w programie napisane. Trzeba to tylko przełożyć na odpowiednie przepisy prawa. Nie mogą być wynagrodzenia minimalne, które są jeszcze obchodzone w ten sposób, że przepisy o wynagrodzeniu minimalnym stosują się tylko wtedy, co mają umowę o pracy. Ale jak ktoś jest na śmieciówce, na tej cywilnoprawnej umowie, jak się mówi, to do niego się te przepisy nie stosują. Może dostać jeszcze mniej niż minimalne wynagrodzenie. Słyszeli Państwo, my zaproponowaliśmy Pani Prezes Szydło konkretną stawkę 12 za godzinę, a Pani Premier powiedziała, to już się nie zmieści, to się nie zdąży, przepraszam, Pani Premier Kopacz powiedziała, że nie, że to się nie da. Porównujemy te nasze wynagrodzenia i te zachodnie wynagrodzenia. Ta sprawa musi być załatwiona. Prezes Kaczyński wielokrotnie powtarzał to publicznie. Ja mam to jeszcze z rozmów prywatnych w uszach i to brzmi, że nie buduje się dobrobytu Polski, potęgi Polski na byle jakim biednym wynagrodzeniu robotników. To nie jest sposób dojścia do rozwoju kraju. I to trzeba po prostu zmienić. Zatrudnienie to zobaczy. Dzisiaj zobaczcie w internecie, gdziekolwiek chwalą się, że po raz pierwszy od 7 lat, czyli po naszych rządach, jeszcze rok się skończyło po naszych rządach niskiego bezrobocia, mamy poniżej 10%, 9,9%. A jakbyśmy dodali do tego wszystkich tych, co wyjechali za granicę, nie dlatego, że chcą więcej zarobić, bo są dwie kategorie ludzi, które emigrują. Ci, którzy tu mają mało i mogą zarobić więcej i ci, którzy nie mają tu żadnej roboty i muszą z czegoś żyć. Gdyby tych dołożyć, to bezrobocie byłoby chyba co 20%. Jest to żaden wielki sukces, bo ciągle dziesiątki tysięcy ludzi, ocenia się, że w tym roku jakieś 120, może 150 tysięcy nowych emigrantów będzie z Polski. Zatrudnienie. Polityka prorodzinna. Proszę Państwa, kto trochę czyta gazety albo ogląda internet w odpowiednich miejscach, na przykład portal w Polityce, to jest nasz portal, ten widzi, że Polska się wyludnia. Liczba ludności maleje. Dramatycznie maleje. W miejscu mojego urodzenia w Łodzi, powiecie, że jestem łodzianinem, na przestrzeni ostatnich 15 lat ubyło około 120 tysięcy mieszkańców. Polska wymiera. Jeżeli my nie zdobędziemy się na aktywną, solidną i kosztowną politykę prorodzinną, to nawet nas imigranci z Ukrainy nie uratują, bo nie będziemy mieli rąk do pracy za pewien czas. Nie będziemy mieli rąk do pracy. Polityka zdrowotna, której nikt sobie wcale nie może dać rady i w której są ogromne luki. Podam tylko jeden przykład. W 26 krajach Europy dzisiaj emeryci i renciści mają bezpłatne leki. Kiedy ja zainicjowałem w mojej komisji ustawę, że najbiedniejsi emeryci, którzy mają najniższe emerytury i renty, wtedy to jeszcze było, jak ja to zacząłem, poniżej 800 zł, teraz jest 820 na miesiąc, najniższa emerytura, żeby oni dostali leki za darmo. Powiedzieli mi, panie, 200 milionów będzie kosztować. To nie damy tyle rady. Nawiasem mówiąc, potem w projekcie ustawy budżetowej było 200 milionów na orliki, na boiska orliki dla seniorów. Tam było 200 milionów. To ja mówię, dobrze, zawęzimy ten krok. Niech to będzie dla najbiedniejszych, ale co przekroczyli 75 rok życia, bo wtedy to już jakieś choroby ma. I na leki trzeba wydawać. Nie za drogo, nie damy rady. To jeszcze zawęzimy. Niech to będzie trzeci warunek.
że to chodzi tylko o te osoby, co samotnie mieszkają. Nie mają żony emerytki, która coś tam dołoży, ani dzieci. Są samotne. Nikt im nie może pomóc. Te trzy warunki, jak spełnimy, to jeszcze ograniczymy te liczby. Nie za dużo będzie kosztować. Projekt był. Na plenarnym posiedzeniu stał senator Platformy Obywatelskiej i powiedział, że on jest za tym, żeby całą tę ustawę odrzucić w pierwszym czytaniu, od razu. I odrzucili. No i nie ma. Ja o to jeszcze zawalczę. Jak zostanę wybrany, to będzie pierwszy projekt mojej inicjatywy ustawodawczej, bo Senat może wystąpić inicjatywą ustawodawczą, bo to uważam za straszną rzecz. Temu wiceministrowi, nie powiem nazwiska, który mi cały czas tłumaczył chęciście, że to za drogo. Powiedziałem tak, panie doktorze, pan ma klinikę. Ci wszyscy staruszkowie, których nie stać w aptece na te leki, bo już im niewiele pozostało, jak zapłacili za mieszkanie, coś jeść też muszą chyba, nie? To oni przyjdą do pana do szpitala i będą leżeć tydzień i będą pana kosztować 3000 zł miesięcznie, średnio kosztuje, w zeszłym roku kosztował, jeden pobyt w szpitalu jednego chorego miesięcznie, to i pan zobaczy, ile będzie to kosztować. I panu tam przeliczy, przepisze wszystkie te leki, na które go nie stać i tak dostanie zadanie. No ale to jest tylko jeden z tych przykładów. Proszę państwa, polityka zatrudnienia, polityka zdrowotna i dodam trzeci tylko jeszcze element, który mnie interesuje, bo w tym pracuję w zespole Prawa i Sprawiedliwości parlamentarnym, to są emerytury.